Państwa, witajcie kolejnego dnia. Mamy 12.20. My już zaczęliśmy kosić. Chłopaki koszą. Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki. I dziewczyny, a ja muszę odpinać przyczepę, bo jadę wałować. Mam do przełowałowania jakieś 20 arów. A muszę się specjalnie tego odpinać, bo mamy tam jeszcze jakiś kawałek do zasiania poplonów, co wcześniej sialiśmy, jak widzieliście. A wcześniej nie było możliwości wjechania na pole z racji, że rósł dookoła jęczmień, a teraz jest właśnie koszony, to pojechał ziomek w adresztatem to siać. A ja odpinam przyczepę, przypinam wały i jadę na pole. I tam się pewnie zobaczymy. O, ja już mam wały przyczepione, wyjeżdżam na pole z jęczmieniem. On sobie stoi, nie wiem czy obiadu teraz nie je, bo to w sumie pora obiadowa, 12.30, bo teraz jest 12.56, więc może sobie obiadek jeść. Jem sobie co chcę. Od 12 lat nie trzymam diety. Tego nie rozumiesz, bo jesteś głupi. Więc trzeba będzie poczekać. Tak naprawdę ja na razie to zwałuję i będę miał chwilowo wolne, bo czekamy aż on to tutaj wykosi, dwa odwozy wystarczą, a potem będziemy z drugiego gospodarstwa przewozić na to, gdzie na początku kosiliśmy, więc to jest długa droga, z pół godziny w jedną stronę. Więc trzeba będą trzy odwozy albo nawet cztery, więc na razie ja sobie bez pośpiechu, jak będzie później to zobaczymy. Także co, ta on chyba szamie, także jeszcze chwilę przerwy mam. A tam koszą. Widzicie John Deere'a. I w oddali klasa. No dobra, prawie całość obsiał. Jeszcze jeździłem na siewniku, patrzyłem, żeby wystarczyło nasion. Bo to co, to cały ciur wsypane. Niby miało być tutaj hektar, a dwa worki na hektar wychodziło. Myśmy zwysieli trzy, jeszcze mało. Ale bywa i tak. Coś tu radio szeleści. Rozkładamy się, o tam widzicie klasa w oddali kosi. A ja się tutaj elegancko rozkładam. Czy nie rozkładam coś? To się rozkłada. No i jo. I wio. Tempomatik i kocioł. No i wałujemy sobie. On jeszcze czeka gdzieś 5 kg nasion, muszę mu dowieść i będzie wystarczająco. I ja sobie tutaj to objadę raz dookoła i będzie zwałowany. Także co, do później. No i tyle tego wałowania. Trzy razy dookoła. On już tam zasiał. Tutaj dalej warka z jęczmieniem trwa w międzyczasie. Ja nie będę odwoził na tym kawałku, bo jakoś dwa ciągniki wyrabiały. Potem się przenosimy na następną farmę, to wtedy pewnie trzy odwozy będą niezbędne, więc na razie nie wiem, coś sobie jadę znaleźć do roboty. Że jak później będę jeździł, to na pewno coś nagram. Siemano, witajcie. Z racji, że nie samymi żniwami człowiek żyje, działamy dzisiaj co innego. Koszę trawę wokół pól, tu gdzie mieliśmy jęczmień o zimy. Bo wczoraj popadało, tak jak wam pokazywałem, dzisiaj raczej koszenia nie będzie. Więc ja dzisiaj dosiadam wynajętego 655. Zaczepiłem sobie kosiereczkę, w sumie to bardziej mulcher. I koszę wokół pól. Tutaj właśnie trawy, miedzu to ciężko nazwać. I tak se śmiga właśnie. No jest mokro, wczoraj spadło. Kurczę, mówili mi ile spadło, nie pamiętam ile dokładnie. 15 milimetrów na metr? Tak, 15 milimetrów. Tak sobie działam, to wszystkie tutaj pole dookoła obkosić. Od rzeki mam tylko 1,5 metra, bo gdzieś jakieś takie są zasady, prawo tak nakazuje.
żeby zostawiać jakieś zielone i nieruszone strefy. Ja sobie śmigam, jest 9:01, a nawet fajny te dżembielki. Ten tutaj ma, wziąłem sobie jednego z dwóch, które zostały tutaj, bo dwa kolejne są na drugim gospodarstwie, tam chłopaki też walczą z jęczmieniem i też teraz mają przerwę z racji opadów. I ten jest fajny, bo ma elektrohydrauliczne sterowanie hydrauliką. Elektryczne w sumie, nie elektrohydrauliczne, bo tamte mają mechaniczne wajchy. Tak to wygląda, mam kosić na tym gospodarstwie, potem na tym drugim, gdzie zaczynaliśmy żniwa z jęczmieniem. Gdzie zapowiada się fajny, długi dzionek. Już myślałem, że będzie jakieś ciulowe roboty, że będzie trzeba szukać sobie czegoś, ale... Fajna niespodzianka. Bez przedłużania, widzimy się później. No tak szczerze powiedziawszy, to objechanie tych dwóch pól zajmie z dobre 2 godziny, żeby to pierwszy raz obkosić, a żeby to zrobić tak jak należy, bo to jeszcze wokół drzew i tak dalej, to tam wczoraj wałowałem, jak widzieliście. Także to będzie długa robota, ja już załączyłem cejrowski mode, czyli boso przez świat, on jest od razu lepiej, wygodniej. Jakoś dosyć agresywnie rewers działa w tym John Deere'ze i niby już mu maksymalnie obniżyłem agresywność ustawienia skrzyni, a mimo to i tak troszeczkę przeszarpują, właśnie widzicie teraz. No ale to wszystkiego się idzie przyzwyczaić. Chcę też pamiętać, że to nie jest automat, jak się chce zatrzymać, to trzeba albo rewers wyrzucić na zero, albo wcisnąć sprzęgło, bo się nie zatrzyma po wciśnięciu samego hamulca. Robię to tym, a nie naszą 215-ką. Z dwóch powodów, pierwszy powód, że jej tutaj nie ma, bo zostawiłem z kadrem na następnym gospodarstwie, tam gdzie będziemy teraz zaczynać z jęczmieniem, jak pogoda pozwoli. A druga przyczyna jest taka, że jak mamy już wynajęte ciągniki i jest jakaś robota do wykonania, to robimy to wynajętymi, bo i tak trzeba za nie płacić. One chyba nie mają żadnych limitów godzin, z tego co mi się wydaje. A nawet jeśli mają, to jakieś tam w miarę wysokie. Więc skoro i tak płacimy za nie, co tydzień trzeba za nie płacić. Nie wiem dokładnie ile to jest, ale to jest kilkaset funtów za jedną maszynę, więc nie mało. Chociaż z tego co pamiętam, to są jakieś w miarę dobre warunki, bo tutaj z tej firmy są regularnie wynajmowane. To jest, się nazywa Tractor Hire UK i regularnie są wynajmowane te ciągniki od nich, więc warunki są chyba w miarę. Trochę się trzeba nakręcić. Będzie. A i tam identyczną kosiareczkę mieliśmy, czy tam mulcher, na tym chmielowym gospodarstwie. Tamten był chyba troszeczkę węższy, bo ten wydaje mi się, że ma jakieś 3 metry. Tak wygląda przynajmniej. Trzeba uważać, żeby gdzieś siebie nie pobić. Będzie git. Pierwszy raz jadę, to za bardzo się przodem ciągnika nie zapuszczam.
wyciągniętą kosiarkę mam maksymalnie do prawej strony. Ewentualnie sobie potem jeszcze raz drugi przyjadę, jak już po tym wykoszonym, żeby mieć pewność, że siedzisz na jakiś koner, nie wpierdzielę. Czy też inne przeszkody. Pam, 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 pam. Skończyłem już drugi kawałek tutaj. Co drugie miejsce, bo w sumie trzy kawałki, gdzie było jęczmienio zimy. Także już to na tym gospodarstwie, co miałem zrobić, to już ciachnąłem. Błotko trochę się nalepiło na koła trawy z błotem. Może dużego syfu na drodze nie zrobię. Próbowałem to jakoś na polu oczyścić. Jadąc szybciej po ściernisku, aby tak z grubsza się oczyściło. Lecz nie wszystko. Czekaj, dobra, co nam trzeba? Trzeba nam to bardziej trochę podnieść. I tak sobie jedziemy. Tutaj właśnie obkaszałem wcześniej wokół. Teraz jadę z powrotem, wracam na bazę. Mam mi menadżer pokazać, co tam dokładnie mam obkaszać na tym następnym gospodarstwie. Tutaj nasz rzepak. No tak, potrzebujemy dwóch, trzech dobrych dni pogody, żeby skończyć jęczmień o zimę. Dwa kopalnie są na dwóch różnych gospodarstwach, na jednym i jednym, dwa zostały tak naprawdę. Jak my skończymy jedno, 8800 skończy drugie, tak będziemy mieli jęczmienio zimy z głowy. Dzisiaj mamy czwartek, nie wiem, czy się uda w tym tygodniu zacząć rzepaki, ale to wszystko czas pokaże. No ja już cisnę, tak jak wam mówiłem, na kolejne gospodarstwo. Ponoć dużo koszenia jest na nim. Zobaczymy, ile się uda dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że jutro będzie można nadal kosić. Cisnę. Obiadek sobie jakiś zjadłem. Coś na szybko. W gospodarstwie tłoczno. Naprzeciwko jest jakiś ładny John Deere. Masę tutaj jeździ tych John Deere'ów w serii 6. Naprawdę, to chyba najczęściej spotykane ciągniki. Najczęściej to są 215. Tak, na gospodarstwie tłoczno. Chłopaki szykują sprzęt do uprawy. Bo jak zaczniemy kosić rzepak, to oni od razu zaczną uprawę pożniwną, bo po jęczmieniu tego nie ten. Tego się nie uprawia żadnym kultywatorem ani głęboszym, ponieważ będziemy od razu bezpośrednio sieli tym nowym Amazonem. Bezpośrednio w sireń. Także ja pewnie, jak zaczniemy siać rzepaki, to ja się pewnie odmelduję do bałowania, ponieważ to moje zadanie. Ciemne chmury się tutaj zbierają, ale mam nadzieję, że nie będzie padać. Tam jedziemy i tam się widzimy. No ja sobie już działam na tym nowym gospodarstwie. Jak widzicie, zarośnięte jak cholera. Spać się chcę. 15.51. Tutaj mam do koszenia w opór ładnych parę dni. Wszystko wokół pól, nie tylko tutaj po jęczmieniu o zimę, ale tu gdzie pszenica i tu gdzie rzepaki.
Ale sami widzicie, jakie to są warunki. Jaka wielka trawa. Trzeba uważać, żeby się w coś nie wpieprzyć. W jakąś jamę. Bo tutaj ponoć też są jakieś jamy pokopane przez lisy. No ale nic. Jeździmy powoli i uważamy. Zobaczcie, jakie to wielkie. Dongir se radzi oczywiście. Coś to dla niego taki mulczer. Chociaż widać po obciążeniu silnika momentami, że troszkę po dupie dostaje. Tutaj obok jest jakaś mała rzeczka, jakiś mały ruch, muszę uważać, żeby się tam nie wpierdzielić. Jakby przypał. Jakieś gałęzie, badyle. No i tam serio jakaś woda jest. No i tak to wygląda. Tu mam dookoła to pole pokazać, z drugiej strony też tam wokół pszenicę o zimę, tam po jęczmieniu, tam z drugiej strony jest rzepak. Potem jak się przeniosę na następne pole, to coś wam na pewno nagram. Porosły te chabazie takie, że masakra. Tutaj to prawie po głowę. Ale jakoś idzie, powoli, ale do przodu. Już tutaj prawie kończę wokół tej innej działki. 17.37. Ładny jest nawet ten 155. Widzicie, rozmiarowo się różni od 215, jest mniejszy, niższy. Wziąłem tego z racji, że ten ma jeszcze w miarę szerokie opony, bo ten drugi, co stoi, to na wąskich. Nie taki stricte do pryskania, coś pomiędzy. I tak wygląda z bliska ten mulcher. To nowy mulcher, w zeszłym roku chyba kupiony. Jest nawet na pakietce, 22 rok. Ma tutaj siłownik, można go sobie przesuwać. Z preferencją bardziej do prawej strony. Jak sobie gdzieś tam dokaszam, to jeżdżę właśnie bliżej prawej strony. On jest teraz maksymalnie właśnie do prawej przesunięty. Tutaj się przesuwa na tych prowadnicach. Z przodu i z tyłu i tak to wygląda. Muszę obserwować temperaturę, co chwilę sprawdzać w ciągniku, bo strasznie pyli. Strasznie pylą te kwiaty. Czy to jakieś tam rośliny są? Nie wiem, nie znam się na tym. Bo już mi raz zabiło chłodnicę. Teraz temperatura jest git, 87 stopni to jest w miarę. W porządku. Ogólnie te John Deere mają taką tendencję, że tam ta temperatura oscyluje tam od 80 kilku do 100 nawet. I to jest normalne. Z racji, że większe temperatury generują te wszystkie filtry cząstek stałych, AdBlue i tak dalej. To powoduje, że te ciągniki troszeczkę mają wyższą temperaturę. Jak chociażby starcze, które nie przekraczały 90 stopni. Ale nie ma co gadać. O, trzeba się brać do roboty. Tu się spać chce. Ten ma tutaj przezielone, że można sobie szybko otworzyć. A wreszcie jest tak, że się otwierają całe drzwi. Tak jak w tej 215. Skrzynia klasyczna. Power shift 5-biegowy 4,5 biegami. Jedna rzecz jest lepsza względem tego nowego 215, co mamy, a chodzi o radio. Ten ma taki bajer, jak ta nasza stara szóstka, że możesz się połączyć z telefonem poprzez z pozycji ciągnika. Że tutaj się łączysz, ja sobie słucham teraz audiobooka Harry'ego Pottera, już nie wiem który raz. Możesz się połączyć z telefonem bezpośrednio z pozycji ciągnika. A na przykład w tym John Deere, co ja nim jeżdżę na co dzień, teraz musisz się łączyć przez radio, to troszeczkę bardziej skomplikowane jest i gorsze połączenie, więcej zabawy. No ale to tylko taka pierdoła. To praktycznie nowy traktor, ma niecałe 1000 godzin przypracowane. Rejestrację ma z 2021 roku, ale tym rejestracją nie ma co wierzyć, bo on, w tej firmie oni jakoś te rejestracje podmieniają. Różne maszyny mają różne rejestracje. W tym roku przyjechały inne ciągniki jak w zeszłym roku. Z tego co nam się wydaje, jeden ma taką samą rejestrację jak te w poprzednim.
Ale to mniejsza o to, pierdoła. Pierdoła i szczegół. I tak sobie śmiga, prędkość oscyluje pomiędzy 4 a 6 km na godzinę, w zależności gdzie kosza, gdzieś tam sobie bliżej rzeki odkaszam, to staram się robić to wolniej. To jak te większe chabazie, to nawet widać po obciążeniu ciągnika, jak widzicie, tutaj macie obciążenie ciągnika, że ono rośnie momentami. No wiadomo, musicie to jakoś tam przerobić, ale i tak fajną robotę robi ten mulcher. Względem tego, jaka byłaby zabawa z jakąś zwykłą kosiarką. I dobrze to nawet rozdrabnia. Trzeba uważać na kamienie, na jakieś konary, korzenie, żeby czegoś nie rozpieprzyć. Tutaj właśnie mieliśmy jęczmień na tych kawałkach. To pierwsze pole, z którego wam nagrywałem vloga, jak zaczynaliśmy kosić. Pogoda się zrobiła pod koniec dnia fajna, słoneczko się przebija, troszeczkę wiatru, jest w miarę ciepło, także są realne nadzieje na to, że jutro będziemy się brali za koszenie. Fajnie by było. Pod koniec przyszłego, nie wiem czy mówiłem, pod koniec przyszłego tygodnia, mówiłem, żeby się zarzepak, się wrzepak, bo za koszenie, jak się uda, to w tym tygodniu jeszcze. Jest to troszeczkę w plecy względem tego, jak w Polsce. Chociaż nie powiem, bo tutaj z chłopakami rozmawiałem, to ponoć pada teraz cały czas. Na razie żniwa są odwołane. Znaczy nie tyle odwołane, a wstrzymane. Więc aż takiej dużej dysproporcji nie ma. Staram się jak najbliżej dokosić. Nie wiem, kiedy to ostatnio było koszone, czy oni to w zeszłym roku w ogóle kosili, czy nie. Się daje, kurwa, to biegiem się udaje bliżej dojeżdżać, nie dojeżdżam do rzeki, ciężko to rzeką nazwać, ciek wodny. No i dobra, nie ma co przedłużać, bo gadam do później. No i dobra, 20:14 i pora zakończyć, nie ma co być zbyt nadgorliwym, zwłaszcza że jutro może będziemy kosić, to wypadałoby się przede wszystkim wyspać. Kończę na dzisiaj, zostawiam na dworze. Tutaj na miejscu tego mulchera nie ma sensu go targać z powrotem, bo jest jeszcze tego koszenia tutaj w ciul. Więc będę do niego wracał. To jest jakiś wycieczek delikatny. Jest. Z tej przykładni. Co będzie? Sprawdzić stan oleju przy następnym razie. No i tyle, trochę się udało tego ciachnąć. No nie idzie to zbyt szybko. Trzeba też uważać, żeby nie przypieprzyć w jakiś konar, w jakieś badyle mniejsze, większe. Ale jest nie najgorzej, staram się to robić w miarę dokładnie. I mam nadzieję, że tak jest. Nie ma żadnego specjalnego miejsca, żeby te przewody umieścić. No i jak to zwykle w życiu bywa, tak jak też w tym przypadku, nie mogę się obyć bez komplikacji. Nie mogę odczepić tego mulchera w tamtym miejscu. Nie miałem niczego do podłożenia naprzód, musiałem jakieś kołki znaleźć, ponieważ nie dało się odczepić ramion. Ramiona są skręcone na maksa. W sumie też mój błąd, bo nie zwróciłem uwagi, jak go podpinałem, że na podwórku był postawiony właśnie z przodu na podporach. Miał podniesiony przód do góry i dało się wjechać, a teraz już takie to proste nie było. Ale ogarnąłem. Znalazłem jakieś drewienko, podłożyłem i już git będzie. Teraz się udało go odpiąć i następnym razem też uda się go podpiąć. Więc my możemy sobie się ewakuować. Wszystko jest git. Na razie, póki pamiętam w ustawieniach, podnoszenie muszę mu ustawić na maksa, bo potem wsiądzie młodzież. Będą chcieli podpiąć przyczepę, a
A nie będą mogli podnieść podnośnika do góry. Jestem pewien, że sami nie będą w stanie tego ogarnąć. W sumie to też nie ma co mieć do nich pretensji. Wcześniej ktoś nie miał z tym styczności. Ja sam czasami mam jakieś problemy z niektórymi ustawieniami John Deere'a, ale mam tutaj serdecznego kolegę Bartka, który z John Deere'ami jest obeznany jak mało kto, pracuje na tych John Deere'ach cały czas. W sumie do niego w zeszłym roku dzwoniłem, jak zaczynałem zabawę z nawigacją i on mi wszystko ładnie podpowiedział, także Bartek, pozdrawiam Cię. Bartek też pracuje na innym gospodarstwie w Polsce. I co? I tak to wygląda. Zakończyliśmy na dzisiaj, 20:29. Zanim dojadę, zostawię traktor. W hali będzie 21:00. Szybki prysznic, kolacja, można iść spać. I być gotowym na jutro. Fajnie słoneczko wyszło, delikatny wiaterek jest. Przesusza to, więc wydaje mi się, że jutro będziemy walczyć z jęczmieniem. Zobaczymy, czy trzeba będzie odpalać suszarnię, czy nie. Tu dzisiaj obkoszałem dookoła, zostało mi jeszcze to do obkoszenia wokół, tam wokół pszenicy, tam wokół tu nasze rzepaki. To jest roboty na parę ładnych dni. Nadal powiedział, że może i na tydzień, więc wcale tego nie wykluczam. Jak się chce zrobić to dokładnie, to może tyle czasu to zająć. Także to nie przedłużając, jadę, nie nagrywałem jakoś strasznie dużo wam z tego koszenia, bo to nie jest jakoś tam specjalnie interesujące. Wydaje mi się, że więcej będziecie chcieli widzieć ze żniwczy, potem ze siewów. Zobaczycie, jaki fajny zestaw do siewu rzepaku nowy będziemy mieli w tym roku. Powinien się z wam spodobać. Także chyba tyle ode mnie.